Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Betlejewski. Dzisiaj rozmawiam z Agnieszką, która ma do opowiedzenia historię dość bulwersującą. Cześć Agnieszko. Cześć. Powiedz mi najpierw, dlaczego zdecydowałaś się mi opowiedzieć tę historię? Ponieważ ta historia do tej pory ją przeżywam i chciałabym ją nagłośnić, ponieważ wiem, że dużo osób ją też przeżywa i nie umie sobie poradzić z tym i nie umie z tego wyjść. Mhm. Obserwujesz mój projekt Nie chcę tego, prawda? Z trudem, ale obserwuję. Mhm. To jest projekt, który dotyczy przemocy seksualnej wobec kobiet i tam dziewczyny zostawiają swoje opowieści, historie i tak dalej. Ostatnio pojawiła się taka straszna dość historia. Bibi, która w tej chwili jest molestowana przez ojca, przeżywa ten koszmar, który rozumiem także był twoim udziałem. Tak. Powiedz mi, jak czytasz taką historię, jak historię Bibi, to co czujesz? Szczerze czuję tak, jakbym ja to pisała. Jak właśnie to właśnie przez tą dziewczynę. Pierwsza myśl, kurde, jak ja bym to napisała, nie wiem, 12 lat temu, to samo bym właśnie to napisała. Te same słowa i szukając pomocy u kogoś, u kogokolwiek wtedy. Ona pisze o tym, że jej ojciec zrobił sobie z niej zabawkę. Tak, że ją wykorzystuje, że jest nie jest dzieckiem, tylko po prostu jest jakimś przedmiotem, jest uprzedmiotowiona przez niego. W twoim przypadku to chodziło o ojca? Byłam adoptowana. Dla mnie to był ojciec. Ja zawsze do niego tato mówiłam, więc dla mnie to był ojciec normalnie. Czyli to była osoba, która się tobą opiekowała jak ojciec, ale tak, to nie był twój biologiczny ojciec. Tak, miała prawa do nas. Mhm. Prawa ojcowskie, akty, wszystko. Do nas to znaczy do kogo? Do nas, do mnie i do mojej siostry. Twoja siostra była młodsza czy starsza? Młodsza o rok. Okej, okay. Byłyście dwoma dziewczynkami, które trafiły do tego domu zastępczego w wieku jakim? Ja miałam 3 latka, a Justyna miała 2. Czyli wychowywałaś się tam od kiedy pamiętasz? Tak, ja pamiętam tylko to. Nie pamiętam nic wcześniej. Kiedy zaczęło się to, o czym mówimy? Moje molestowanie zaczęło się, jak miałam 8 lat. Byłaś 8-letnią dziewczynką? Tak. I pamiętasz ten początek? Pierwszy raz pamiętam doskonale. Jak to wyglądało, jeżeli możesz nam opowiedzieć? No było w kuchni, uczyłam się wtedy do komunii, pamiętam, że uczyłam się i tata wszedł do kuchni, zamknął drzwi i zaczął do mnie rozmawiać w ten sposób, że o Bogu, co nie, że kim jest dla ciebie Bóg? Ja powiedziałam, że Bóg jest takim kimś, kto kogoś się słucha i który daje nam prawo do życia i do którego się modlimy i który ma nad nami kontrolę. On powiedział, że wiesz, Agniesiu, ja jestem takim twoim Bogiem. Takie coś. Twój ojciec powiedział, że jest twoim Bogiem. Tak, że mamy się go traktować, że kto to jest ojciec, to po prostu porównał siebie do ojca w niebie. Przecież ojcze nas jest na przykład, czyli jest ojcze tak jakby do niego. Się trafi, no porównał się tak. I co się stało dalej? No i jak mała dziewczynka powiedziałam, myślałam, że to ma rację. Był dla mnie autorytetem wtedy. Przez wiele lat był dla mnie autorytetem. I po prostu zaczął mnie wykorzystywać, zaczął mnie dotykać, zaczął mówić do mnie, jak byliśmy sam na sam, kobieta, dziewczyna najpierw. Dziewczyna, jak byłam dziewczynką, że podobasz mi się, podniecasz mnie, tylko że ja tego nie rozumiałam, co to znaczy mała dziewczynka, że w taki sposób, że kocham cię bardziej niż Justynę, niż matkę, kocham cię bardziej. Justyna to była? Moja siostra. Okej, okay, że on cię kocha bardziej niż twoją siostrę. Tak. I chce ci to pokazać. No i w sposób dotykaniem, macaniem, nie, później były stosunki. Później to znaczy kiedy? No, to było w sumie w tym czasie, 8-9 lat. Przed okresem pierwszym. Były twój ojciec stosunki. Zaczął z tobą odbywać stosunki, tak. Kiedy miałaś 9 lat? Tak. Pełne stosunki, tak jak z kobietą, jak ze swoją kobietą, no, z matką. Pamiętasz ten pierwszy raz? Zemdlałam. W ogóle pierwsze stosunki to mdlałam, nie wiem, 3 minuty, 5 minut, nie wiem, ale to po prostu budziłam się i on myślał, i mówił, no Agnieszu, obudziłaś się. Dotykał mnie w pochwę, mówił, nic nie leci, boli cię? No boli mnie. Miałam później siniaki, jak mnie tam dotykał, całował. Wszędzie miałam siniaki, zawsze miałam jakieś na ciele obrażenia w sumie. A tam, gdzie mnie
stosunku zawsze mnie bolało i po prostu 5 minut i po prostu nie pamiętałam, jak to się kończyło, że albo wychodził, później przychodził i mnie tam głaskał, żebym się obudziła. I zawsze pytał, czy mogę chodzić, jest wszystko okej, okay, czy jest ze mną w porządku. Ja mówiłam, że mnie zawsze to boli, ja nie chcę tego. Zawsze mówiłam, to pamiętam, że zawsze była negacja tego, że po prostu ja nie chcę, żebyś mnie tak kochał. Zawsze tak było. Czyli mówiłaś mu to od samego początku? Tak, bo ja powiedziałam, że... Bo on się zawsze mnie pytał, kochasz mnie? Ja powiedziałam, tak, kocham cię, ale co to jest to miłość? Jak mała dziewczynka zawsze jest naiwna, że miłość się obdarza takie osoby, które są przy tobie i które dają ci jakieś bezpieczeństwo. Ja bezpieczeństwa tego nie miałam. Właśnie teraz właśnie ostatnio właśnie rozmawiałam właśnie z dziewczynami właśnie z tego projektu Nietykalni. Sobie uświadomiłam, że bezpieczeństwo zawsze miałam poza domem. Z kimkolwiek obcym, na jakimś poziomie, ale w domu nigdy nie było tego bezpieczeństwa. Jak często to się zdarzało? To było regularnie, bo moja mama pracowała na poczcie i ona wychodziła popołudniowe godziny i zawsze ja przychodziłam ze szkoły, Justyna przychodziła i wszystko było elegancko, obiad, tylko po prostu mieliśmy też swoje... On tak robił, że Justyna zawsze zawsze nie wyganiał ja z domu, tylko mówił idź sobie do kolegów, idź sobie tu, jakieś korepetycje. Tak samo łatwo, że miała w tych takich właśnie godzinach tam w takich właśnie żebyście godzinach, żebyśmy tak organizował czas, żebyście byli sami. Tak, tak. I co wtedy czułaś, jak wiedziałaś, że to się zbliża? Jak to się zbliża, to czułam niechęć, takie niebezpieczeństwo i taką ucieczkę. Zawsze uciekałam przy tym, ale nie miałam jak. Jako mała dziewczynka nie miałam jak. A czy dochodziło do takich sytuacji, żebyś się broniła na przykład fizycznie? Pamiętam taką sytuację, jak miałam 15 lat. Jak mama pojechała, bo mój dziadek był śmiertelnie chory i pojechała właśnie, to był jej ojciec. I pojechała tam do niego się opiekować już nim i to było tak miesiąc i po prostu nie było. W tym czasie tata był jako opiekunem naszym i było taka sytuacja, że chciał, 15 lat, chciał mnie najpierw upić piwo. Powiedział, wiesz, jesteśmy w domu, możemy sobie pozwolić, jestem twoim tatą, mam to zawsze będę cię kontrolował, jest okej. Okay. Chcesz się napić? Zawsze tak było. I powiedziałam, że nie, po prostu mnie nie ciągnęło, ja za tym nie przebadałam. Powiedział, masz tutaj. A powiedziałam, że nie. I ja po prostu wylałam to piwo, tak, że zepchnęłam ręką, a powiedział, co ty mi kurwa robisz? Że to po prostu była taka pierwsza moja reakcja, że nie. I poszłam później do pokoju i się zamknęłam. Ja później on przyszedł do mnie i zaczął mnie po prostu tak obejmować od tyłu. Ja z tej nienawiści tak zapchnęłam tak w brzuch, czy w coś dostał i powiedziałam, żeby spierdalał. I żeby się tutaj nie pokazywał, żeby mnie już nikt nie dotykał. I wtedy powiedział, dobrze, tylko nie krzycz, bo Justyna zaraz przyjdzie, że tylko nie mów mi jej o tym. I uspokój się, bo tak się normalnie trzęsłam, tak normalnie tam rzucałam czymś, jakimiś książkami. I powiedział spokojnie, okej, okay, już tego nie będę robił. Czyli jak wtedy miałaś 15 lat, doznałaś takiej histerii. Histeria, tak, tak. Zaczęłaś się bronić i wtedy to się skończyło? Nie. Wtedy powiedział, że wiesz co, ale jeszcze raz, jeszcze ostatni raz, bo on bardzo chciał mieć ze mną dziecko. Normalnie, żebym urodziła dziecko, bo mama była bezpłodna, miała kłopoty właśnie z ginekologicznym takie i powiedział, że wiesz co, ja ci wybrałem, chciałabym mieć z tobą dziecko. I zawsze dążył do tego. Pokazywał mi, że są zabezpieczenia później, jak już byłam 16 lat. I powiedział, że wiesz co, bez tego chcę mieć z tobą dziecko. Ty jesteś zdrowa, jesteś młoda, urodzisz mi dziecko, tak powiedział. I co ty na to powiedziałaś? Ja powiedziałam, że nigdy w życiu, że się zabiję, jak mi to zrobisz, nie wiem, na śnie, czy tam weźmiesz mnie jakieś, nie wiem, skwałdzisz mnie, to ja się zabiję. Tylko dziecka na pewno nie dostaniesz ode mnie. Powiedz mi, co ty czułaś do ojca? No, na pewno miłość na początku, a później obrzydzenie. To jest nienawiść. Obrzydzenie i nienawiść? Tak. Powiedz mi, kiedy to się skończyło? To się skończyło, jak poszłam do psychologa, bo drapałam się, po prostu na całym ciele miałam zadrapania takie, po prostu okropnie to wyglądało i po prostu zmieniła mi się psychika, nastawienie do ludzi i po prostu sobie nie umieli ze mną poradzić też. I czyli okaleczałaś się? Okaleczałam się, tak. Nie cięłam się, bo moja siostra się cięła i powiedziałam, że nie chcę mieć takich blizn. Tylko jedną bliznę mam w sumie po tym,
ale powiedziałam, że nie chcę tego widzieć później, jak będę miała tam 20 lat, 30. Czyli okaleczałaś się i psycholog co powiedziała na to? Ona już wiedziała, jak mnie zobaczyła, to ona już wiedziała, że jestem molestowana seksualnie. Już nic nie musiałam mówić, tylko jej napisałam, byłam molestowana seksualnie przez ojca i powiedziała mi, ona już wiedziała, że nawet nie musiałaś mi tego mówić, pisać, ale chciała, żebym to jej napisała, żeby to był dowód namacalny, że po prostu tak jest. Powiedz, jak opowiadasz to teraz, to co czujesz? O, jejku, nosi mnie. Jak tutaj szłam do ciebie, to normalnie biegłam, nosiło mnie. No, takie stanie to mnie normalnie rozsadzają mnie. Złość? Złość, no, agresja nawet, agresja. Zemsta? Zemsta poniekąd tak, na pewno. Czy twój ojciec żyje? Nie wiem. Nie chcę nawet wiedzieć, czy żyje. Gdzie to się działo? To się działo podać miasto? Mniej więcej, tak. W Lubelskim. Okej. Okay. I jest taka szansa, że twój ojciec żyje i że on to zobaczy, tę naszą rozmowę? Przez informatory na pewno, na pewno. I co byś chciała powiedzieć? Że go nienawidzę i jakbym go zobaczyła, to bym na pewno go zabiła. Taka jest agresja. Nie chciałabym go nigdy w życiu zobaczyć, bo nie chciałabym za takiego skurwysyna siedzieć po prostu. Powiedz mi, a co z twoją siostrą się stało? Siostra się zabiła, mając 19 lat. Po prostu miała depresję, która się przerodziła właśnie w takie myśli, okaleczenia i po prostu się powiesiła. Powiesiła się, jak sądzisz, dlaczego? Napisała w liście, że po prostu nikt się nie czuła kochana, nikt się tak nie czuła w taki sposób akceptowana. Zakochała się nieszczęśliwie i powiedziała, że nie czuje jakiejś złości dla tego chłopaka, tylko przez to, że po prostu w domu nie dostała takiej akceptacji. I takiego zapewnienia, że cokolwiek się stanie, że cię kochamy. Justyna była dwa lata w domu dziecka, potem, bo był właśnie w sądzie była rozprawa i ona została umieszczona w domu dziecka potem. I po prostu te trzy lata, które tam spędziła, po prostu nikt jej nie odwiedził, ani on, ani ona. I po prostu ona się załamała przez to, że ona zawsze była kochana, ona zawsze była uwielbiana przez nich. Że Justynka to jest najlepsza i najkochańsza. Czy myślisz, że twój ojciec robił to samo Justynie? Nie. Nie, bo z Justyną rozmawiałam szczerze i to była pierwsza osoba, której powiedziałam, dlaczego tak myślę i dlaczego tak czasem pisałam takie różne teksty, że po prostu się włos jeży. Ale Justyna powiedziała, że po prostu widzi naszą relację w domu i widzi naszą relację w rodzinie. Że zawsze w domu to było Agniesia i takie przytulanie, takie różne spojrzenie i słowa takie obsceniczne, takie, że po prostu się nie mówi tak do dziecka. Wiele dziewcząt, które opowiada taką historię jak twoja, mówi o tym, że w przedziwny sposób ojcu udało się zachować tajemnicę tej sytuacji. Nikt się nie dowiedział, ani w szkole, ani matka mogła nie wiedzieć, ani siostra często mogła nie wiedzieć, czy rodzeństwo. Jak to było w twojej sytuacji? To był szantaż. Po prostu powiedział o tajemnicy na początku, że jak powiesz komuś, to będą cię oczerniać, jakoś nie rozumieć i wyszydzać cię będą po prostu. Mhm. Czyli postawił ciebie na straży tej tajemnicy. Tak, że ja nie mogłam dopuścić nikogo, ani Justyny, ani kogokolwiek, nikogo. Nie mogłam o tym pisać, nie mogłam o tym mówić, słuchać w radiu albo gdziekolwiek. Nie mogłam. Na ten temat, na temat seksu, na temat jakiejś przemocy w ogóle. Nie było tematu. Nie było po prostu, powiedział, że zakazuje. Te rozmowy, które ja odbyłem z kobietami, które doświadczyły tego rodzaju przemocy, pokazują, że ci ludzie, czy ci ojcowie są doskonałymi manipulatorami. Tak, to prawda. Że tak potrafią przedstawić tę sytuację, po pierwsze, że to jest jakaś wyjątkowa tajemnica pomiędzy tobą a nim, oraz że tej tajemnicy trzeba strzec. Tak. Czy tak było w twoim przypadku? Tak, tak. Tata zawsze próbował właśnie mnie zmanipulować tym, że mnie kochał, o miłość na pewno. I oto później, jak mu powiedziałam, że to nie jest miłość, że to jest chore i niech sobie poszuka, nie wiem, partnerki w swoim wieku, powiedział, że po prostu on miał nade mną kontrolę, on mnie wybrał do tego i ja po prostu jestem po to, żeby mu urodzić dziecko, żeby się zaspokoił mną. Nie matką, nie kimkolwiek, tylko właśnie mną. Mhm. A czy próbowałaś kiedyś o tym komuś mówić? O, próbowałam.
komukolwiek. Justynie. Justyna powiedziała, że to mów, nie wiem, osobom starszym. Ja powiedziałam matce, to nie powiem po prostu. No na pewno by nie uwierzyłaby mi, bo przecież... Czyli matce nie powiedziałaś? Powiedziałam jej, ale ona mnie wyśmiała. Powiedziała, co ty mówisz, przecież ja zawsze jestem w domu. Dla niej zawsze była w domu, bo zawsze była, jak my byłyśmy, nawet jak pracowała, to ona przecież codziennie jest w domu. I codziennie mnie ze mną rozmawia i tylko, że właśnie patrzyła na moje ciało i na moje zachowanie też. I powiedziała, kurde, że coś jest nie tak ze mną. Rozumiem, że próbowałaś to powiedzieć, ale nikt ci nie uwierzył. Nikt mi nie uwierzył. Przyjaciołom w szkole mówiłam, że jestem krzywdzona. Zawsze mówiłam, że jestem krzywdzona, bo nie znałam tego słowa molestowanie. Mhm. Tylko po prostu później się dowiedziałam, że co to jest. Bo to pedofilia, co to jest. Jak się kiedyś pytałam taty, co to jest pedofilia, powiedział, że to jest grzech i tyle. Kiedy już ta sprawa wyszła na jaw, bo wyszła na jaw, tak, prawda? Dzięki tej psycholożce, tak, o której mówisz. To jak zareagowało środowisko? Niedowierzeniem, jakimiś pytaniami. Przecież to była porządna rodzina, uśmiechnięte dziewczynki, wszystko było wszystko miały zapewnione, bezpieczeństwo miały, zawsze były pogodne dziewczyny, otwarte. O, tak było. Dzisiaj czujesz, że ktoś ci wierzy? No, dzisiaj to bardzo dużo osób mi wierzy. Nawet przyjaciół z tamtego okresu właśnie piszą, że właśnie mi wierzą mi, bo pamiętają mnie, jak właśnie działamy w Nietykalnych i coś publikuję i po prostu są rozmowy na fejsie, czy gdziekolwiek przez telefon i oni pamiętają mnie z tego okresu i powiedzieli, że Agnieszka, ty naprawdę to przeżyłaś i przepraszam, że ja ci nie pomogłem wtedy, bo byłem za młody, za głupi i po prostu... Słuchało się wtedy ludzi i takiej masy, że o, to jest nieprawda i po prostu nikt nie wszedł poza tą masę i powiedział, kurde, masz problem. Dziewczyny, które piszą o tym, na przykład do projektu Nie Chcę Tego, one często piszą o tym, że czują, że nie mogą z tego wyjść, że z tego nie ma wyjścia, że to jest koniec życia, że to jest złamane życie i tak dalej. Czy to jest prawda? Nie, to nie jest prawda. Ja wychodziłam z tej sytuacji 3 lata, dobre, ale po prostu się uparłam na to, że po prostu ja jeden człowiek mi nie złamie życia. Po prostu psychoterapia jest bardzo ważna, bo otwiera, odblokowuje się i po prostu nabierasz dystansu i rozumiesz, kim ty byłaś przez ten okres. I jaką rozumiesz, rolę, że to tobie robiono krzywdę, tak, a nie, to nie jest żaden twój wstyd, ani twoja wina. Nie, ja nie prowokowałam w żaden sposób i nie dopuszczałam do siebie tego. Mhm. Zawsze była negacja. Można z tego wyjść i można zbudować normalne życie? Oczywiście, ja jestem w związku już kilkuletnim, szczęśliwym i po prostu mam przyjaciół, mam pracę. Tylko po prostu się musiałam od tej miejscowości po prostu odciąć, od tej przeszłości, ale zrozumieć ją. Nie to, że odciąć się w ten sposób, a to mnie nie obchodzi, było, minęło. Bo to zawsze to żyje we mnie. Powiedz, co byś powiedziała kobietom, które, czy dziewczynkom, które mogą nas słuchać teraz, bo internet dociera do wszystkich, prawda? Mhm. I może być tak, że dzisiaj dziewczynka, która ma 12-13 lat, przeżywa tego rodzaju koszmar, właśnie ogląda tę naszą rozmowę. I teraz, co jej można powiedzieć? Żeby się zwróciły do kogoś konkretnego, dorosłego, który nie wyśmieje ich, nie wyszydzi i nie oceni. Tylko powie. Czyli szukać pomocy. Pomocy, takich właśnie u specjalistów chyba najbardziej, bo rodzina to nie zawsze pomaga. Mhm. Chce pomóc, ale po prostu wysłuchać się, ale nie zrozumie, albo nie chce wysłuchać, bo to też trzeba mieć siłę na to, na wysłuchiwanie. Czy możemy w takim razie ten plan przedstawić w ten sposób? Po pierwsze, twój tata ciebie krzywdzi. Tak. Nie ma prawa tego robić. Nie ma. Nie ma. Po drugie, możesz poszukać pomocy i musisz jakby uwierzyć w to, że są ludzie, którzy pomogą ci w tej sytuacji. Po trzecie, musisz zrozumieć, że twój tata jest wielkim manipulatorem. I pedofilem. Pedofilem, ale manipulatorem. Tak. I zbudował tę sytuację wokół ciebie w taki sposób, żeby ciebie postawić na straży tej tajemnicy. Tak. I to jest manipulacja, to jest nieprawda. Mhm. To jest iluzja. To on się boi
ujawnienia tej sytuacji, bo to dla niego ona jest niezręczna albo no, kompromitująca, no, koszmarna. Oczywiście. Nie dla ciebie. Nie. Po czwarte, z tym sobie można poradzić. Znaczy, można nauczyć się z tym żyć. Tak. Można z tego wyjść psychicznie i zbudować można. Życie na nowo. Tak, można. I to jest ta nadzieja, którą wydaje mi się bardzo, bardzo ważna nadzieja, którą trzeba kobietom czy dziewczynkom przekazać, że to nie jest koniec świata. To nie jest tak, że ojciec cię zniszczył na zawsze. Oczywiście. To od nas zależy, jakie nas, jest nasze życie. Czy my się po tych takich wydarzeniach się załamiemy i będziemy tkwić w tym, czy po prostu wyjdziemy. Dając sobie szansę na związek, na normalne życie, przyjaźnie i jakieś lepsze życie, inspirujące bardziej. Myślę, że chyba też ważne jest, żeby powiedzieć, że pomimo, że tata zawiódł w tak straszny sposób, prawda? To nie oznacza, że cały świat jest zły. No nie, nie oznacza. Ja też miałam takie myśli, że każdy jest zły i w ogóle bez sensu żyć, bo każdy albo cię zmanipuluje, albo cię skrzywdzi, albo jakoś tam w sposób da ci to zrozumienie, że jesteś nikim, ale to nie. Po prostu ja dałam sobie właśnie za cel, żeby po prostu ten człowiek po prostu był dla mnie nikim, nie ja. Ja jestem ważna, jestem wartościowym człowiekiem. Agnieszko, dajesz dzisiaj świadectwo wielkiej odwagi. Potrafisz o tym mówić? Tak, potrafię. Zawsze potrafiłam o tym mówić. Co jest dowodem na to, że masz w sobie wielką siłę. I myślę, że ten twój przekaz dzisiaj jest niezwykle istotny dla bardzo wielu dzieci, dziewczynek, które mogą przeżywać coś takiego, a którym ty dajesz nadzieję, że można z tego wyjść po prostu. No, chciałabym, żeby każdy tak poczuł, tak jak ja. Też myślałam, że to jest po prostu już koniec i po prostu nie ma wyjścia, ale po prostu miałam siłę i motywację do tego. Ja byłam młodą osobą, która po prostu wiedziała, że ma całe życie przed sobą i piękne przyjaźnie i plany też na siebie, na świat. I po prostu powiedziałam, że koniec, kurde. Dość mówienia o tym po ścianach, albo patrzenia, albo się drapania, czy cokolwiek. Po prostu ja jestem ważną osobą i po prostu ja sobie tak nie życzę. I tyle. I trzeba zawalczyć o siebie. Oczywiście. Słuchaj, gdyby ktoś chciał do ciebie napisać, albo się z tobą skontaktować, to co ma zrobić? Przez Nietykalnych. Bo z Tomkiem właśnie taką mamy... Z Tomkiem Michałowskim. Tak, z Tomkiem Michałowskim. A z Nietykalnymi jak się skontaktować? Przez Fejsa najszybciej. Pisać na Fejsie Nietykalni. Tak. Jeżeli ktoś chce, to może także odezwać się na bloga Nie Chcę Tego. Blog się nazywa niechcetego.blogspot.com, a mail po prostu mail.com. Przepraszam, niechcetego@mail.com. Ja się nazywam Rafał Bytlejewski, rozmawiałem z Agnieszką. Dziękuję. Żółwik. Bardzo. Oczyszczająca rozmowa, bardzo. Super. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję.